Cześć, witajcie. Dzisiaj mały komentarz w języku polskim na temat sytuacji i komentarza pewnej opinii. Szef Ryanaira wypowiedział się na temat centralnego portu komunikacyjnego w Polsce, czyli głównego lotniska, które jest planowane gdzieś w szczerym polu, nie wiadomo po co, między Warszawą a Łodzią. Chcą go wybudować na polu lotnisko. No oczywiście najlepszym sposobem na dojazdu na wieś traktorem będzie użycie lotniska. No to będzie najwygodniejsze rozwiązanie, no oczywiście. Ale dobra, tutaj próbujemy wjechać jakoś. Najlepszym sposobem właśnie będzie użycie lotniska, żeby dotrzeć na miejsce. No, słuchajcie, lotniska się buduje na dwa sposoby. Pierwszy to jest system point-to-point, czyli na krótkie lotniska regionalne, na krótkie połączenia od punktu do punktu. I na połączeniach point-to-point, a nie hubowych, na przykład działa lotnisko w Berlinie. Ale są też tak zwane połączenia hubowe, czyli tam, gdzie zbierają się loty lokalne i lecą ludzie na dalsze destynacje. Takie porty mamy we Frankfurt, Monachium, czyli München, dalej mamy Doha w Katarze, mamy Dubaj w Emiratach, Dubaj, Helsinki, Paryż, Londyn Heathrow, to są tego typu huby. No Londyn mniej teraz po wyjściu z Unii, ale nie o to chodzi. Te lotniska powstają przy dużych miastach, jednocześnie oprócz tego, że są dla osób z danych miast, także są jako huby dla osób dolatujących z innych lotnisk. I w Polsce chcieli wykombinować, że będzie nowe lotnisko pod CPK, jako taki hub dla połączeń z lotnisk regionalnych typu Modlin, Radom, Gdańsk, Wrocław, Szczecin. Więcej głupoty nie słyszałem. Pomysł, ja się zgadzam z tutaj panem szefem Ryanaira, że pomysł jest poroniony. Ten pomysł miał wielkie szanse na powodzenie przed 2004 rokiem, zanim Polska weszła do Unii. Wtedy wiadomo było, że Polska to nie będąca w Unii, kontrole graniczne bardzo długo trwały na granicy z Niemcami i wtedy takie lotnisko centralne w Polsce miałoby rację bytu. Gdyby na stan przed 2004 rokiem dołożyć tanie linie lotnicze, które powstały później, to wtedy takie lotnisko centralne w Polsce miałoby szansę, zwłaszcza że okręcie się zapycha. Czyli lotnictwo imienia Chopina w Warszawie się zapycha. Znowu. Modlin też nie jest dumy. Zgadzam się. Przed wejściem do Unii jak najbardziej miałoby to sens. Natomiast po wejściu do Unii Europejskiej straciło to rację bytu. Ponieważ Polska nie posiada w tej chwili granic zewnętrznych na zachodzie i południu. Jedyna granica zewnętrzna Polski, będąca jednocześnie granicą Unii Europejskiej, to jest granica z Rosją, Białorusią i Ukrainą. Wszystkie inne granice są granicami wewnętrznymi. Na przykład Niemcy po wejściu Polski i Czech do Unii Europejskiej straciły w ogóle granice zewnętrzne lądowe. Mają tylko granice zewnętrzne na lotniskach. Świetna sprawa. Do czoła być otoczonym państwami unijnymi to jest bardzo wygodna rzecz, bardzo dobra rzecz. Ponieważ nie trzeba wtedy pilnować granic wewnętrznych, ma się święty spokój. No bo nawet, no popatrzcie, no przecież wiadomo o co chodzi. Ale to nie o to chodzi. W tym momencie nie ma sensu robienie portu typu hub w Polsce, ponieważ tuż obok mamy porty typu hub we Frankfurcie i w München. Więc wystarczy robić z Polski krótkie połączenia lotnicze do Frankfurtu i do Monachium i stamtąd lecieć dalej. Po co robić połączenia długiego zasięgu, które są mega kosztowne w Polsce, skoro można zrobić to na zasadzie dolatujemy do Frankfurtu czy do Monachium i dalej lecimy na dłuższą trasę.
Tam już jest infrastruktura, wystarczy zrobić krótkie połączenie z Polski do tych hubów. Dogadać się. Super sprawa. Do tego lotnisko w Szczecinie też racja bytu jest zerowa, bo to jest tak lotnisko SZZ Szczecin Goleniów w Gliwicach pod Goleniowem. Rację bytu ma zerową. To jest kurnik. Maleńki terminal, który obsługuje kilka lotów tygodniowo, głównie do Warszawy, Londynu i kilku innych destynacji. Najczęściej są nawet czartery tam nie chcą latać. Kilka lata na kilka destynacji, ale czartery nie chcą latać do Goleniowa pod Szczecinem. Wolą lecieć do Poznania. Więc ludzie dojadą. Dlaczego? No bo przecież ze Szczecina macie 170 km do lotniska w Berlinie. Jeżeli pojedziecie najkrótszą trasą, macie 170 km po samych autostradach. Jesteście w stanie dojechać w 2,5 godziny, maksymalnie 3, uwzględniając torki, do lotniska w Berlinie. Do lotniska w Goleniowie też potrzebujecie minimum 1,5 godziny, bo musicie się przejechać przez cały Szczecin, żeby się tam dostać. Macie 1,5 godziny. Dojeżdżacie do Berlina, gdzie macie masę połączeń, nowe lotnisko oddane po wielu latach, nowiuśnie, eleganckie, przestrzenne, dobrze zorganizowane, komunikatywni, sympatyczni ludzie. Nie macie wrednych tam ludzi, tylko macie wszystko super zorganizowane. Więc po co mają ludzie latać z Goleniowa, ale mogą dojechać sobie do Berlina? No jasne. W tym momencie po co Polsce centralny port komunikacyjny, czyli lotnisko wybudowane w Szczerym Polu, do którego trzeba będzie lecieć, jechać pociągiem albo samochodem minimum 2 godziny od Warszawy i Łodzi, już nie mówiąc od innych miast, ale od Warszawy i Łodzi to jest 2 godziny będzie trzeba jechać, bo trzeba wyjechać z miasta, przyjechać kawałek autostradą, później w tych wszystkich ślimakach wjechać na parking przy lotnisku. Czy ktokolwiek będzie chciał specjalnie tam dojeżdżać? Raczej wątpię. Raczej wsiądzie sobie w pociąg i pojedzie do Niemiec i tam będzie leciał, albo poleci z Warszawy, z lotniska Chopina do Frankfurtu, Dubaju czy do Highstown on będzie leciał. Po prostu rzeczywistość po wejściu do Unii Europejskiej całkowicie odmieniła sytuację w Polsce i wiele spraw inaczej wygląda w tej chwili. Więc nie możemy się zachowywać jak pajace i kombinować, że teraz to wszystko jest, że myśleć o tych samych zasadach w latach 90. Rusz się głową. Ja już na zachodzie mieszkam bardzo długo i pewne realia działają, pewne rzeczy działają inaczej. Niestety decyzję o tym porcie komunikacyjnym podjął PiS. A PiS nie za bardzo rozumie realiów unijnych zasad i myśli na zasadzie, że Polska jest centrum świata, najważniejszym krajem, a inne państwa członkowskie się nie liczą dookoła. No to tak nie działa. To jest jeden. Unia Europejska to jest jeden organizm. A państwa członkowskie są stanami członkowskimi. Tak jak, podobnie jak w USA. No oczywiście, jeszcze Unia Europejska na razie jeszcze nie jest super państwem, ale w pewnym momencie będzie, więc należy mieć to na uwadze, że trzeba po tą stronę to projektować, a nie pod stronę tego, że każde państwo sobie. Ponieważ skończy się na tym, że będzie wydane kupę pieniędzy na ten port komunikacyjny. Żadna za bardzo linia lotnicza nie będzie chciała do niego latać, bo tam będzie mało pasażerów. Do tego to w ogóle nie będzie miało racji bytu, będzie stało puste, tak samo jak lotnisko Warszawa-Radom. Jest takie lotnisko w Radomiu, które zostało wybudowane nie wiadomo po co, nie wiadomo na co i nikt tam nie chce latać. Jest utrzymywane tylko w sprawności i personel zamiata je. To samo będzie z centralnym portem komunikacyjnym. Kompletny bezsens. Całkowity bezsens. Dobrze, trzymajcie się. Pa, pa.